Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w programie o książkach Ewa Poleca. I jak co tydzień przyniosłam dzisiaj dla Państwa kilka propozycji do właśnie czytania, do zapoznania się z nowościami wydawniczymi. Może na początek przedstawię film. Mam tylko jeden egzemplarz dzisiaj, wzięłam go sobie do obejrzenia na weekend, chociaż jest to, nie jest to może propozycja jakaś bardzo, bardzo taka rozrywkowa, wręcz przeciwnie. Film Macieja Pieprzycy, Jestem mordercą. Taka historia, o Państwo pewno pamiętacie, czy obiło się gdzieś o uszy, historia dotycząca wydarzeń z początku lat 70. o wampirze, który mordował kobiety. Głównym bohaterem jest młody oficer policji. Oczywiście nie jest to zapis tych wydarzeń, tylko jakby takie inspirowany thriller, inspirowany właśnie tymi wydarzeniami, ale też oddaje właśnie ten sposób tropienia zbrodni w PRL-u, czasami naciągania do tego, co chciałoby się osiągnąć, i za wszelką cenę tutaj też ten główny bohater, Janusz Jasiński, stara się jakby swoją szansę wykorzystać na awans. Jest on właśnie szefem grupy dochodzeniowej i to śledztwo prowadzi w taki sposób, że po latach później się tego wstydzi. Stawką jest ludzkie życie, błąd popełniony i właśnie takie za wszelką cenę udowadnianie, że właśnie to jest ten złapany. Tutaj aktorzy grający w tym filmie. Jakubik, znany nam aktor, proszę, Maciej Pieprzyca, reżyser, bardzo ciekawie ten film poprowadził, autor scenariusza i reżyser. Bardzo dobra pozycja, warto ją obejrzeć, ale oczywiście dla osób dorosłych i właśnie takich, którzy nie obawiają się, mają silne nerwy. I jeszcze Mirosław Haniszewski, który właśnie gra tego oficera, młodego policjanta. Arkadiusz Jakubik, bardzo dobry aktor, zresztą notabene mąż Tomaszowianki, Agnieszki Matysiak. No tutaj jeszcze w tej roli właśnie wampira ze Śląska. No i tak, proszę Państwa, ten kryminał jest nie tylko właśnie takim zapisem śledztwa, ale również czasem też zapisem obyczaju, zapisem ówczesnych jakichś społecznych właśnie odczuć. Tu też znane aktorki grają, Popławska, Kulesza, Adamczyk, Żurawski, więc wydaje mi się, że udało mi się Państwa zachęcić. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, to zapraszamy do Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki. A teraz przejdę do książek, ponieważ oczywiście film filmem, ale to przecież nie jest czytanie. Czytanie to historie, które odkrywamy w zbiorach właśnie tradycyjnych. Zacznę może od biografii, takiej bardzo ciekawej, ponieważ mówi ona o losach fotografki. Fotografki, która stała się odkryciem
No, a w 2007 roku, a zaraz 2 lata później zmarła. Przez całe swoje życie Vivian Maier, bo o niej mowa, zrobiła ponad 150 tysięcy zdjęć. I dopiero odkrył je również fotograf, który kupił pewien jakiś zbiór różnorodnych rzeczy, może nawet nie wiedział, co tam jest zgromadzonych, i tam właśnie odkrył te zdjęcia. Też fotograf Molow, takie nazwisko, i właśnie tak się tym zachwycił, i te zdjęcia ujrzały światło dzienne, i przez ten okres, właściwie kiedy już po śmierci autorki, miała wiele wystaw, wydano wiele albumów. Mówi się, że jest to prekursorka fotografii ulicznej. Vivian Maier urodziła się w 1926 roku, w latach 50. z matką wróciła z Francji najpierw do Nowego Jorku, potem do Chicago. Mama też była kobietą fotografującą, prowadziła jakiś zakład fotograficzny, ale Vivian Maier była osobą nietypową. Pracowała, nie chciała pracować, utrzymywać się z fotografii. Pracowała jako opiekunka do dzieci, mieszkała przy rodzinie. Są tutaj takie właśnie historie, wspomnienia, bo później już odkrywca jej zdjęć dotarł do rodziny, u której ostatnio pracowała. Rozmawiał z nimi, niestety kilka dni wcześniej autorka tych fotografii zmarła. Ja obejrzałam sobie w internecie i Państwa też zachęcam, bo jest cały zbiór właśnie zdjęć ujętych w albumach lub nie tej autorki, i rzeczywiście są one bardzo ciekawe. Pokazują życie ulicy, różne postacie, osoby w bardzo ciekawych sytuacjach, pozach. No taka rzeczywiście fotografia uliczna, ale też była taką osobowością dziwną, zbieraczką. Gromadziła różne dziwne rzeczy, jak chociażby własne włosy w kopertach, czy jakieś te fotografie, które nigdy nie ukazywały światła dziennego. Później, kiedy już zarabiała jakieś większe pieniądze, odnaleziono również w tych skrzyniach po niej czeki niezrealizowane na $1000, więc a sama pożyczała jakieś małe kwoty, z których nie mogła się utrzymać. Więc taka osobowość trochę dziwna, inna. Książka jest krótka, jakby nie ma tutaj żadnych zdjęć, żadnych czy zdjęć z życia autorki, czy właśnie jej własnych. No tym niemniej jest właśnie tak ciekawie opowiedziana o artystce i jej właśnie takim egocentryzmie, ale też właśnie fascynacją swoimi pracami, swoimi zdjęciami. Napisała tę biografię, taką powieść biograficzną, duńska pisarka Christina Hesselholdt. No oczywiście tutaj jest takie motto Christian Nidenthala, też bardzo dobrego fotografika, że jest to niezwykła książka o niezwykłej kobiecie. Biografia bez biografii, o fotografii bez fotografii, ale warto przeczytać. Ja podpisuję się pod tymi słowami. Rzeczywiście przeczytałam to szybko i z wielkim zdumieniem, że nic nie wiedziałam o takiej ciekawej postaci. Może teraz następną powieścią, jaki Państwu zaproponuję, to będzie dla miłośników thrillerów historycznych. Bardzo taki mocno poruszający, powiem, ten thriller dotyczy II wojny światowej, obozu zagłady. Andrew Gross. Ocalić jednego. Ten Andrew Gross to jest współautorem książek, stąd go może Państwo znacie, książek Jamesa Pattersona, też właśnie takich fantastyki, czy też thrillerów politycznych.
ale teraz już piszę pod własnym nazwiskiem i tę książkę zadedykował swojemu dziadkowi, dziadkowi, który wyemigrował przed II wojną światową z Polski, jeszcze teściowi, Natowi Zormanowi, za historię, które mi opowiedział oraz datę, które zostawił dla siebie. I chociaż są tutaj wydarzenia takie prawdziwe, rzeczywiście fakty historyczne dotyczące obozu w Auschwitz, czy też badań amerykańskich nad stworzeniem broni atomowej, ale też zainspirowały autora do tego wydarzenia rzeczywiście prawdziwe, jak chociażby również ta czystka, którą Niemcy dokonali we Lwowie, też o tym, szukając różnych materiałów, przeczytał na wybitnych profesorach Uniwersytetu Lwowskiego i pomyślał sobie wtedy, że gdyby tam znajdował się taki umysł, fizyk, no też świat już o nim nie wiedział. Natomiast tu bohaterem też, który go zainspirował, jest duński fizyk Niels Bohr, uważany za jednego z twórców współczesnej teorii atomu. I właśnie tenże Niels Bohr w 1922 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. No, był zaliczany do grona najwybitniejszych naukowców swoich czasów. I właśnie tutaj też uciekł w sposób niezwykle dramatyczny z Danii przed planowanym aresztowaniem i wysłaniem do obozu śmierci. Wyjechał do Londynu. Rok później właśnie uczestniczył w brytyjskiej misji. Odwiedził fizyków, którzy uczestniczyli w projekcie Manhattan w Los Alamos, właśnie tych, którzy próbowali tę nową broń stworzyć. I ten jego wkład również Robert Oppenheimer podkreślał wkład tego Duńczyka stworzenia głównego elementu zapalnika bomby atomowej. I ta postać jest pierwowzorem postaci Alfreda Mendla, rzeczywiście tutaj w książce pojawiającego się właśnie fizyka, który jest w obozie śmierci w Auschwitz i wywiad amerykański próbuje go stamtąd wyciągnąć. No więc na faktach autentycznych, ale też wiele tutaj jest takiej fikcji literackiej, właśnie z zapożyczonej z historii, no ale to jest po prostu thriller historyczny. Są wśród nas tacy czytelnicy, którzy lubią takie książki czytać, dlatego o niej mówię i zapraszam do biblioteki. No i teraz też historia, moja najdroższa powieść, debiut Gabriela Talenta, pisarza, który urodził się w Nowym Meksyku, ale dorastał w północnej Karolinie. Tutaj Państwu właśnie może pokażę. Więc wydawałoby się, że jak wzięłam to do ręki, że będzie to jakaś lekka historia, ale nie doczytałam zbyt uważnie tego, co na końcu, na okładce końcowej jest o książce. Okazuje się, że to była historia bardzo okrutna, historia o kazirodztwie i pedofilii. Tutaj w tym przypadku właśnie jakiś niesamowicie działający z taką wielką zawziętością uważał, że z wielkiej miłości chroni swoją córkę, odizolowuje ją od świata, mieszka właśnie w domu, w lesie, bardzo ją szkoli. Na początku chciałam rzucić lekturę, ale nie da się rzucić, jak już człowiek zacznie czytać, musi ją przeczytać do końca. Bardzo ciekawa postać i tego ojca potwora w gruncie rzeczy, ponieważ on tak oczytany starał się, uwierzył w te wszystkie katastrofalne, no na poły też i prawdziwe historie, że ludzkość stoi na krawędzi katastrofy i musi swoją córkę od tego uchronić, dlatego ją izolował, całkowicie kontrolował jej życie, ale również znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie, ucząc ją
w zasadzie sztuk walki, strzelania, zabijania i no, żeby uchronić się przed tym potworem, to musiała wykorzystać te swoje umiejętności, które właśnie ojciec ją nauczył. No, książka niesamowita, aż dziw, że tak młody, jako debiut właściwie młody autor coś takiego napisał, sam wychowywany przez matkę, no, z mieszanymi uczuciami, ale uważam, że należałoby przeczytać taką książkę. Nie można zamykać oczu na fakty, które istnieją w naszych społecznościach. Tu między innymi też są wypowiedzi autorów, takich pisarzy jak Katarzyna Wężyk, Sylwia Hutnik czy Łukasz Orbitowski, że talent napisał powieść poruszającą w czytelniku najgłębsze emocje. Moja najdroższa opowiada o bestii w ludzkiej skórze. Przypomina, dlaczego boimy się bestii i dlaczego tak trudno jest te bestie porzucić. W tym przypadku ojciec stawał się bestią, a też związany był wielkim uczuciem, miłością, zarówno to dziecko do niego, jak i on do córki. No i jeszcze jedna powieść, tym razem polskiego autora, Mariana Pilota, który też jest, tak jak w poprzedniej audycji mówiłam Państwu o Wiesławie Myśliwskim, tak Marian Pilot też wywodzi się z takiego nurtu i w jego opowiadaniach bardzo często jest o tym nurcie ludowym, właśnie takie opowiadania chłopskie, jak chociażby jedno tutaj z tych opowiadań, ponieważ ten tom to właśnie zawiera cztery opowiadania. Końskie jatki w butach, bitnik gorgoleski, tam gdzie much nie ma albo brzydactwa. I w tym bitniku gorgolewskim na przykład jest świniobicie pokazane. Nie wiem, czy wszyscy Państwo czytaliście Hrabala, świniobicie, wstrząsający opis. Tutaj też u Mariana Pilota właśnie są takie przedstawione historie wywodzące się z życia na wsi. Czasem nie wiadomo, czy to są baśnie, czy jakaś okrutna wizja, ale właśnie takie pokazuje takie wielkie świniobicia. I każdy z tych utworów jest jednocześnie taką troszeczkę groteską, bo w sposób przerysowany to życie pokazuje, ale każde z nich również jest dotyczy, każde z tych opowiadań dotyczy śmierci. No, zachęcam Państwa też do poznania tego, no, niewątpliwie dobrego polskiego powieściopisarza, nowelisty. No i na koniec taka lektura, wydawałoby się mało poważna, ponieważ napisała tę książeczkę Katarzyna Nosowska, zatytułowana A jażem jej powiedziała. I wzięłam to sobie po prostu z półki mojej córki na podróż do domu, do pociągu. No i okazało się, chociaż miałam mieszane uczucia, kiedy widziałam tę publikację na półkach księgarskich, no kolejna jakaś artystka coś tam sobie pisze. Ale okazuje się, że Kasia Nosowska jest rzeczywiście niebanalną artystką, ma wielką, wielką dozę takiego samokrytycyzmu, dystansu do siebie. No, przy tym jest w tych opisach bardzo szczera, oryginalna, jest taką świetną obserwatorką życia, pisze tutaj o różnych sprawach bardzo prosto, bardzo zwięźle, ale i również ciepło, z takim doświadczeniem swoim życiowym. Twierdzi, że jako kobieta 50-letnia mam ambicje korzystać z niezbywalnego prawa do samodzielnego decydowania o tym, co przystoi, a co nie przystoi kobiecie w moim wieku. No i podpisuję się pod tym. Bardzo często też ranią i drażnią takie sformułowania, a jak się ubrała, a jak wygląda, a to do niej nie pasuje, a tak nie można. Więc proszę Państwa, tu Kasia Nosowska twierdzi, że każda z nas wie, co jej przystoi, a co nie, i ma do tego prawo, żeby właśnie sama o tym decydować.
Rzeczywiście jest dosyć dobrą wykonawczynią tekstów, wokalistką zespołu rockowego Hej. Rocznik 71 ze Szczecina, dostała parę Fryderyków, ale też nie lubi bywać w tych różnych telewizjach. Bardzo ją to bawi, śmieszy. Śmieszą ją różnego rodzaju diety, terapie. No, chociaż też starała się czasem jakby powściągnąć swój apetyt, ale jest to dla niej trudne. Tym niemniej nie przejmuje się właśnie takimi historiami, żeby koniecznie zawsze wyglądać młodo, pięknie i szczupło. Bardzo fajne, różne, krótkie takie właśnie historyjki z puentą. No powiem, że bardzo się to świetnie czyta i rzeczywiście zmusza czasem do myślenia. Są tutaj przecież nie tylko, no, różne aspekty życia właśnie kobiety. Takie historie dotyczące związków, czy wybaczać, czy nie wybaczać zdrady, dotyczące wychowywania dzieci. No naprawdę niesamowite i humorystyczne, z pewną dozą humoru i śmieszne. Zachęcam bardzo, chociaż kiedy patrzyłam na tę okładkę w księgarniach, nie przypuszczałabym, że tak fajnie mi się to będzie czytać. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następne spotkanie.